Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozpoczął się turniej w Chorwacji z cyklu Grand Chess Tour, gdzie gra Jan Krzysztof Duda. Panowie grają najpierw 9 rund tempem 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Jest tam wielu fantastycznych zawodników z czołówki światowej, m.in. Magnus Carlsen, Jan Krzysztof Duda, Jan Niepomniaści, Caruana i wielu, wielu innych. Bardzo ciekawe zawody, to samo co się działo w Warszawie, tym samym formatem grają panowie. No i zapraszam do analizy pierwszej partii, gdzie Jan Krzysztof Duda miał tutaj okazję zagrać z wicemistrzem świata Janem Niepomniaścim. Zapraszam do analizy, panowie grali tempem, przypominam, 25 minut plus 10 sekund na zawodnika. Szczególną uwagę proszę zwrócić przede wszystkim, znaczy nie przede wszystkim na ruchy, ale też jakim tempem grał Niepomniaści te partie. E4, tutaj Janek zagrał posunięcie E5, skoczek F3, skoczek C6, D4, mamy partię szkocką na szachownicy, po prostu jest wybicie i skoczek na F6. Jest to jedna z możliwości, jaką można tutaj sobie zastosować. W tym układzie białe zbiły od razu skoczkę na C6, tak się gra bardzo często. Tutaj pionek wybił z B i posunięcie E5. Teoria jest tutaj bardzo rozbudowana, można grać bardzo różnie, skoczek D5 się również grywa, ale lepszym ruchem jest hetman E7 wbrew pozorom, żeby jednak tutaj tego pionka z E5 próbować pomęczyć. Jednak hetman E2 od razu zostało zagrane, no można powiedzieć dziwny debiut, dziwny wariant, dlatego że hetmany szybko sobie zagrywają, ale to nie jest nic nadzwyczajnego, normalna rzecz. Tu oczywiście teraz skoczek musi odejść i Nepo zagrał ruch H4. Inną możliwością jest zagranie na przykład ruchu C4 i tutaj można na przykład odejść skoczkiem albo zagrać goniec na A6, żeby jeszcze związać tego pionka. Sprawa normalna, jednakże ruch H4 jest również ciekawym posunięciem, dlatego że tutaj ten pionek przede wszystkim łapie przestrzeń, czasami ta wieża fajnie wchodzi, goniec może na G5 postraszyć, trzeba przede wszystkim tutaj bardzo uważać, ale to jest wszystko kwestia teorii, którą możemy posiąść w tym wariancie. Janek zagrał od razu D6 podważając pionka, na co Nepo C4 i skoczek od razu wrócił sobie na B6. Ja powiem szczerze, tak patrząc na te pozycje, uważam, że czarne są spoko, to znaczy ocena na sytuacji jest mniej więcej równa, każdy ma chyba to, co chciał. Nastąpiło bicie, na co Janek od razu wyprostował to pionkiem z C, czeka na wymianę hetmanów, jednak Nepo zagrał goniec na E3, nie chcąc wymiany właśnie hetmanów. No, Janek tutaj spokojnie goniec na E6 z atakiem na pionka, na co nastąpiło hetman C2. No i teraz widać, że Nepo po prostu zachowuje te hetmany, broni pionka C4, goniec przy okazji również i hetman zagrywa na B7, no bo hetmany na E7 nie stoją zbyt naturalnie, więc trzeba je stąd wyrzucić i starać się dalej rozwinąć figury. Skoczek zagrywa na D2, w tym momencie Janek postanowił zagrać D5, powalczyć od razu o centrum. Słusznie, jest to bardzo logiczne posunięcie, goniec się wydłuża, walka w centrum, prosta rzecz, nie ma chyba wielkiej filozofii. Tutaj Nepo C5 i skoczek na D7. Zobaczcie, że fajnie tutaj nasz rodak świetnie atakuje pionka C5. Oczywiście to nie jest tak, że tego pionka zdobędziemy, to nie jest takie łatwe, ale jest już taka podważanka, można powiedzieć. Ale białe też mają w porządku pozycję, dlatego że goniec D3, zobaczcie, naturalny ruch. Goniec fajnie może stanąć na D4. Wprawdzie pionek D5 jest wolnym pionkiem, ale tak patrząc na ten układ, powiem szczerze, bardziej wolę czarne, ale to nie ma, to jest moja tylko ocena. To nie jest tak, że to jest lepsza czarnych, absolutnie nie. Po prostu czuję bardziej takie układy, nie wiem jak wy, drodzy widzowie, ale od razu bym próbował grać wieża B8, atakować pionka, może ruch A5, no ale przede wszystkim trzeba rozwinąć figury, co też robi Janek. Goniec E7, nastąpiło H5. No H5 oczywiście jest ruchem takim kąśliwym, bo tutaj białe chcą bardzo mocno atakować, ale Janek po prostu odpowiada H6 i zobaczcie proszę, że w tym układzie pionek H5 już skończył swoją karierę, a w końcówce może się okazać, że ten pionek może być słabością. Tutaj H6 jest ruchem obowiązkowym, oczywiście ograniczamy gońca z E3, no i przy okazji oczywiście nie ma tutaj bicia na H7, jak zrobimy roszadę. Jest roszada po stronie białych, po stronie czarnych również, wieża z F na E1 i Janek zagrywa A5. No ten ruch jak najbardziej dobry, dlatego że walczymy sobie o przestrzeń na hetmańskim skrzydle. Skoczek na F3, wieża na E8, goniec dał szacha takiego, no
powiedzmy tymczasowo, bo król odchodzi na h8, nic się nie dzieje i goniec wrócił na f5. Czasami takie szachy na h7 sugerują to, żeby króla schować dalej od centrum. To taki mały niuans, bo z g8 jest bliżej centrum, z h8 oczywiście jest trochę dalej. Goniec na f5, tutaj nastąpiło bicie. No właśnie Janek poszedł tutaj na konkrety, to znaczy Nepo pozwolił Jankowi pójść na konkrety. Zwróćcie proszę uwagę, że Nepo zużył teraz jak mało czasu, a Janek już połowę swojego czasu przemyślał. No i w tym momencie nastąpiło bicie na c5. Zresztą Niepomniaszczy słynie z tego, że gra bardzo szybko gra w szachy. Po prostu mało kiedy myśli. To znaczy, źle to zabrzmiało, mało kiedy myśli. Chodzi o to, że po prostu ma taki styl, że gra szybko i tyle. Jest hetman na f7. No i w tym układzie goniec zbił na e3, no bo goniec patrzył tutaj na króla, więc trzeba go zlikwidować, no i wieża wybiła. Jeżeli pionek zbiłby na e3, co jest też ciekawą opcją, to tutaj czarne mogłyby zastosować bardzo fajny myk w postaci wieża e4. Ta wieża przeszkadza skoczkowi w zagraniu h4, po prostu wieża łapie dużo pól w centrum, a po zagraniu wieżą tutaj na przykład na c1, żeby atakować słaby punkt, to wieża f8, a na przykład po hetman g6, żeby atakować pionka, mogłoby nastąpić c5. To taki przykładowy, krótki wariant. Zwróćcie proszę uwagę, jak czarne stoją dobrze. Żadnych tutaj, powiedzmy, problemów nie ma. Wieże grają bardzo aktywnie. No, na oko widać, że po prostu czarne są lepsze. Skoczek z f3 za bardzo nie ma sobie gdzie pograć. No jednak w partii było inaczej. Wieża zbiła na e3. Na co nasz Jan Krzysztof Duda wybił i nastąpiło wybicie i hetman wziął na b2 kolejnego pionka. Jak dobrze wiemy, Janek lubi brać pionki, tak mówiąc sobie ogólnie, ale w tym momencie jest to dobre wzięcie pionka, dlatego że po prostu mamy pionka więcej. Kolejnego zresztą. Tutaj, znaczy może nie kolejnego, tylko teraz pionka więcej, tutaj po prostu nic nie ma. W tym układzie wieża zagrała na f1. No i Janek gra najlepsze ruchy w pozycji, bardzo dobre wyczucie, mianowicie skoczek e5. Wymiana skoczków tutaj będzie dużym uproszczeniem, dlatego że król może być w niebezpieczeństwie, a jak wymienimy figury, to jest po prostu łatwiej troszeczkę grać, szczególnie na tym poziomie. No i zobaczcie, z zimną krwią Janek zbija kolejnego pionka. Słusznie. Zwróćcie proszę uwagę, że jak mają się dobrać figury białych do króla przeciwnika. Oczywiście może to wyglądać groźnie, bo jakaś wieża zagra na f7, może hetman g6 i będzie atak, ale jednym prostym ruchem, czyli na przykład wieża g8 albo hetman a1, bronimy punktu g7, więc tu się wszystko trzyma. Nepo wziął pionka i wieża g8, ta wieża... No właśnie, wieża zagrała bardzo pasywnie, ale to jest takie miejsce dla wieży chwilowe, które będzie po prostu bronić króla i tak naprawdę może się Nepo odechciewa w tym momencie atakować króla, to znaczy inaczej, nie ma możliwości za bardzo, jak tego króla tutaj ugryźć. Wieża zagrywa na f4, pilnujemy pionka a4, żeby nie zasuwał, na co Janek znajduje szacha bardzo ładnego, król na f2, kolejny szach na b2, bo to jest dosyć łatwe ze strony naszego arcymistrza i hetman e5. Ruch, który centralizuje hetmana, ale przede wszystkim chcemy wziąć pionka na h5. Oczywiście nie jest to łatwe, nastąpiło g4 i hetman wrócił na a1. Znowu robi tutaj strachy po stronie Nepo. Oczywiście ten hetman może tam troszkę zaszkodzić. Król oczywiście zagrywa na g2. Hetman na d1. Przede wszystkim bronimy na d5 i zwróćcie proszę uwagę, że hetman będzie pomagał pionkowi w dojściu do a4. Oczywiście to nie jest takie proste, bo teraz jest obrona, ale to są ruchy, które trzeba zagrywać. Tu jest też wspomaganie pionka. Czasami szybki wjazd wieżą może spowodować akcje matowe. To też trzeba brać pod uwagę. W tym momencie Nepo mógł zagrać na przykład hetman a4, jednakże po ruchu hetman e2, zwróćcie proszę uwagę, że to jest opcja wzięcia pionka, ale jakby wieża się zasłoniła, to jest bardzo ciekawe. Oczywiście wziąć pionka jak najbardziej można, ale jeszcze lepszym zagraniem byłoby hetman c4, dlatego że po wybiciu tutaj tego pionka jest bicie na g4 z bardzo łatwą wygraną, więc
należałoby wybić hetmana i ta końcówka jest już w zasadzie bardzo prosta do wygrywania czarnymi. Plan jest prosty, wystarczy przerzucić wieżę, doprowadzić króla do centrum i tyle. No cóż, tak nie było. Jakby tak było, to byłoby prościej pewnie, aczkolwiek Nepo również zagrywa hetman C5, które nie jest totalnie wystarczające, ale tutaj wymaga trochę od czarnego precyzji. No i Janek gra A4, bardzo dobre posunięcie, pionek wędruje do góry. Hetman, przepraszam, król na G3, król na H7, bardzo ładne zagranie. Czasami chodzi o to, że uciekniemy sobie wieżą, zagramy tam i nie ma wtrąconego szacha na ósmej linii hetmanem lub wieżą. Król H7, bardzo ładny ruch ze strony naszego arcymistrza. Hetman D6, hetman zagrywa sobie na B3 cały czas z atakiem. Hetman E6 i posunięcie A3. Janek nie ma nic do stracenia, to znaczy on tu wszystko też kontroluje, więc nie ma się czego bać. Zwróćcie proszę uwagę, że trzeba czasami uważać na takie ruchy jak G5, hetman G6, ale tutaj król cały czas się dobrze trzyma i hetman podważa pionka, więc to nie jest takie proste białymi. Wieża zagrywa na F7, próba jakiegoś tutaj straszenia, hetman daje szacha, król na H3 i pionek na A2. Pionek jest już bardzo, bardzo zaawansowany. Oczywiście nie ma czasu białymi, żeby tego pionka tak naprawdę bronić, bo figury by się wycofały, co wiązałoby się z jednoczesną kapitulacją. Nastąpiło G5. Ten ruch może bardzo straszyć. I co ciekawe, Janek po prostu wybija tego pionka. Moi drodzy, nawet jakby hetman zagrał na G6, dawałby szacha. Wygląda to bardzo groźnie, oczywiście wizualnie. Król oczywiście ucieka i na przykład H6. Nie można wybić, bo jest mat na H7, ale w tym układzie z zimną krwią jest dorobienie hetmana. No i tutaj są oczywiście opcje matowe, ale jak widzimy jest też opcja obronna. Po wybiciu, wieżą, szach, król na G8 i nic kompletnie nie ma. Czarne są na zwycięskiej pozycji. Więc tutaj jest wszystko przeliczone. Hetman zagrał na F6. No, ruch teoretycznie sprytny, no bo broni tutaj tej opcji, ale to i tak za wiele nie daje. Hetman zagrywa na B1. Zwróćcie uwagę, jest piękna obrona i opcja do robienia hetmana. Wieża A7 i hetman daje szacha. Król zagrywa na G4 i hetman G1. W tym momencie się Nepo poddał. Nasz zawodnik wygrywa pięknie partię. Bardzo ładną zresztą, no tak można powiedzieć, że klasowo tutaj Janek pograł. Bardzo mi się to podoba. Zwróćcie też uwagę na czas, jaki poświęcił Janek, a jaki czas poświęcił Nepo. Sprawa jest tutaj prosta. Wygrana jest dlatego, że jak król odejdzie na linię F, to jest szach i zdobycie hetmana, więc po odejściu królem jest po prostu wzięcie tutaj na E3 i po odejściu królem jest wzięcie wieży. Więc w tym układzie po prostu Nepo już kompletnie nie miał szans. Życzymy Jankowi powodzenia, trzy partie są za nim. Janek wygrał również z Alirezą Firuzdzią, ale też przegrał z raportem. Aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabelce, więc tutaj jest jeszcze dużo gry, będziemy to analizować i kibicować naszemu rodakowi. Dziękuję serdecznie za uwagę, pozdrawiam, cześć.